Mówiąc o mapach, mogę powiedzieć tak, że mam dla was dobre wieści i złe. Dobre wieści są takie, że mapy są. Złe wieści są takie, że mogą się dla was na niewiele przydać, tak naprawdę. Natomiast dobrą, kolejną informacją jest to, że wreszcie coś się zaczęło z tym robić i nawet jak żeśmy zrobili te mapy na razie niedoskonałe, to następny krok można się spodziewać, że je poprawimy, prawda? Czyli, że coś idzie do przodu, bośmy takich map, powiedzmy, w tej postaci nie mieli. Nie mogę powiedzieć do końca, że nie, bo jak ja zaczynałem 40 lat temu pracę, to się zajmowałem robieniem map zagrożenia powodziowego, które robiliśmy dla całego województwa, czyli już wtedy to się działo, tylko nikt nie potrafił tego wykorzystać. Okej, ale dyrektywa powodziowa spowodowała przymus w całej Europie zrobienia map. Oczywiście była z tym straszna afera, ponieważ to jest drogie. Czego cała Europa się kłóciła przez 3 lata, w jakim zakresie te mapy robić, czy one mają być wszędzie, czy one mają być tylko w ważniejszych miejscach. W efekcie się doprowadziła do tego, że ustalili wszyscy, myśmy brali też w tym udział jako kraj, że robimy to w najważniejszych miejscach, gdzie są największe straty w Polsce. I powstały dwa rodzaje map. Mapy zagrożenia powodziowego, czyli to są takie mapy, które pokazują granice obszarów zagrożenia, zaraz powiem jakich. Pokazują głębokość wody, a na terenach zurbanizowanych pokazują też prędkość i kierunek przepływu tej wody. Tu przy takich miejskich terenach to się stosuje inny typ modelu, który potrafi pokazać, jak ta woda szybko będzie płynęła i w jakim kierunku, no bo tam jest inny problem jakby ochrony. To jest to, że wyznaczono tylko tereny zurbanizowane, to chodzi o to, że to są bardzo drogie prace, to są drogie modele wymagające dużego nakładu pracy. I drugie mapy ryzyka powodziowego. Z tych pierwszych co wiemy? Wiemy, dokąd będzie woda, nie? Czyli taki zasięg wody. Oczywiście to jest obliczeniowe, więc trzeba mieć świadomość, co to jest. Drugie mamy mapy ryzyka powodziowego, które miały zawierać informacje, co na tym terenie jest, co jest w ogóle, jakie obiekty różnego typu. Czyli jakie mniej więcej straty mogą być, czyli wielkość strat, liczba mieszkańców, zaznaczone obiekty o szczególnym znaczeniu właśnie takim kulturowym, czyli wszystkiego rodzaju muzea, ja to będę opowiadał, przyrodniczym, gospodarczym i sposób użytkowania terenu. Oba rodzaje map są przygotowane dla trzech powodzi, czyli tak zwanych trzech różnych scenariuszy powodziowych. To znaczy pierwsze to jest dla takiej powodzi, która występuje często i to jest tak zwana woda dziesięcioletnia, czyli statystycznie rzecz biorąc raz na 10 lat, co powtarzam z pewnym lękiem, bo sam przeciwko temu występuję, ale to potem powiem. Jedna taka, co jest wodą tak zwaną stuletnią, czyli 1% i 500-letnia, czyli taka już katastrofalna woda. Ta stuletnia woda to jest duża woda, to jest taka woda pi razy drzwi jak w 2010 roku. Więc ta 500-letnia to jest ogromna powódź. Oraz dla przerwania wałów zdecydowano, że taki wariant też będzie obliczany. Co z tego nam wyszło? Powstały mapy, które są zrobione na dosyć dokładnym podkładzie topograficznym, robionym z nalotów lotniczych, czego to, tu o to chodzi, że to jest ogromny koszt. To znaczy przed zrobieniem tych map na tych wszystkich obszarach, które zostały wyznaczone, były robione naloty lotnicze, tak żeby zdiagnozować dokładnie, co jest na tym terenie, prawda? I jakie jest ukształtowanie tego terenu. Ta informacja o pokryciu terenu, czyli tak zwanych mapach topograficznych i bardzo gęsto robionych przekrojach w tych rzekach poprzecznych, czyli zdiagnozowanych, jak wygląda przekrój poprzeczny całej doliny, zostały uruchomione modele i z tych modeli wyszły nam po prostu te zalewy, o których mówiłem dla trzech powodzi. Wygląda mniej więcej tak, popatrzcie się, to jest to, co pokazywałem przed chwilą, to jest dla tej wody 10%, czyli dla częstej powodzi, ale małej, nie? To jest zalew już dla powodzi 1%, czyli takiej, która się rzadko zdarza, a to jest zalew dla powodzi 500-letniej, czyli na wszystkich tych obszarach, które zostały wyznaczone, a Wisła została wyznaczona praktycznie jako cała, są zrobione tego typu mapy. Są również zrobione mapy ryzyka powodziowego. Te mapy ryzyka powodziowego dla tych trzech zasięgów powodzi zawierają informacje o tym, co jest na tym terenie, co jest zagospodarowane. Czyli
I one są robione w dwóch wariantach, w dwóch wersjach, to znaczy w dwóch, dwa rodzaje map ryzyka. Jeden z nich, jeden rodzaj mówi o tym, jakie są średnie straty na tym terenie i mówi, jakie są obiekty mieszkalne, mówi też o liczbie ludności, która tam zamieszkuje. I to są, tak jak tutaj na górze widzicie w legendzie, jest określone, jaka będzie głębokość wody we wszystkich budynkach. One są oznaczone kolorem w zależności od głębokości wody, prawda? Czyli mamy takie, które są, mają mniej niż 2 metry, więcej niż 2, mniej niż pół metra. Jak również kolorami są oznaczone taka średnia wartość strat w złotówkach na metr kwadratowy. To jak się patrzy na te mapy, to oczywiście my tego w ogóle nie rozumiemy, to znaczy nie wiemy, co to znaczy. Natomiast jeśli się robi analizy obszarowe, to to już pokazuje, co na tym obszarze, jakie mogą być straty, prawda? Bo się sumujemy te metry kwadratowe i wiemy mniej więcej, co tam jest. Druga mapa ryzyka pokazuje coś innego. Druga mapa ryzyka pokazuje nam, co na tym terenie jest poza ludnością i poza tymi stratami takimi wynikającymi z niezagospodarowania terenu. To jest mapa, na której mamy informacje o środowisku, czyli są zaznaczone wszystkie obiekty środowiskowe ważne na jakimś terenie, o dziedzictwie kulturowym, czyli są wszystkie muzea, pomniki, biblioteki, czyli cała ta sfera kultury, która jest zdiagnozowana dosyć dokładnie, o której żeśmy mówili przy stratach, że to jest poważny problem, i przy działalności gospodarczej, w zależności od typów działania gospodarczego, jakby sektorów gospodarki. Te wszystkie informacje są oznaczone i pokazane są tutaj łącznie z zagospodarowaniem terenu. To jest też ważne, ponieważ my możemy sobie, tak jak myśmy zrobili diagnozę na tych małych obszarach, planiści mogą w tej chwili wziąć i powiedzieć tak, chciałbym wiedzieć, ile jest szpitali w strefie wody najczęściej występującej powodzi, czyli takiej 10-letniej. To jest absurdalne, żeby tam był szpital, prawda? Bo on jest często zalewany. Każdy z nas, nawet jak nie pracuje w tym, jest w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy zalanie szpitala, jakie to jest zagrożenie dla życia ludzi, jakie to są problemy. Dlaczego? No może byśmy na przykład zajęli się w skali państwa wyprowadzaniem szpitali ze strefy wody bardzo często się pojawiającej. No może być taka koncepcja, ona jest teoretyczna, ale mówię, że tego typu analizy można przy pomocy takich map zrobić. Czyli dostaliśmy do ręki bardzo fajne narzędzia. Problem jest tylko taki, że robiliśmy to pierwszy raz w życiu w takiej skali w Polsce i pojawił się problem terenów obwałowanych. No i co z tym robić? To znaczy, co robić? Że te wały są, czy tych wałów nie ma? No jak do tego podejść? Nie? Czy podejść tak, że jak woda jest wyższa ponad wały, to co? To zaznaczamy, na jakim odcinku ona się przez niego przelewa? A jeśli się przelewa, to co zrobi? To ona tam zaleje, ale co zaleje? To znaczy, musielibyśmy założyć, jak długo ta powódź trwa, nie? Jak długo się ta woda wylewa za ten wał, żeby mogła napełnić. Więc to są bardzo trudne rzeczy w sumie takie do zdecydowania i jakby to powiedzieć, nasza administracja, która nie ma takiej tendencji konsultowania pewnych rzeczy ze środowiskiem, no wymyśliła coś, co mogła zrobić i tyle. To znaczy wymyśliła, że nie robi się nic, tylko robi się tę kreskę na wale. To znaczy nawet jak woda jest wyższa niż wał, to strefa zalewu sięga do wału. I tu jest ten problem, który my mamy, to znaczy nam to nic nie daje. Nie? Jak mieszkamy za wałem, to co nam taka informacja? Co nam informacja o ryzyku, które jest od rzeki do wału po prostu? To na terenie waszym, gdzie na przykład nie ma obwałowania, no to jest ważne, nie? Bo dostajecie informacje dokładnie o tych wszystkich budynkach, ale na terenie od rzeki do wału tam nic nie ma poza krzakami najczęściej albo drzewami. Więc ta mapa jest dla was bezużyteczna w jakimś sensie. Jedyną użyteczność ma mapa, która dotyczy katastrofy wału. Ale jeśli sami co przemyślicie, pewnie macie doświadczenie, bo jeśli parokrotnie mieliście przerwanie wału, to wiecie, że zalew zależy od tego, w którym miejscu ten wał szczeli. Nie? Jeśli szczeli wysoko, to ta woda może zalać cały obszar. Jeśli szczeli gdzieś nisko, to znaczy wzdłuż rzeki, to zaleje tylko pewien mały obszar. Wobec czego to jest taki wskaźnik i taka mapa dla Wilkowa jest zrobiona. Możecie ją sobie ściągnąć z internetu, ona jest zarówno jeśli chodzi o
o te zagrożenia. Ona jest zrobiona dla wody jednoprocentowej, tylko dla jednej, to z przerwaniem wału. I taką informację dostaniecie. Ja nie pokażę wam tej, nie pokazywano wam tych map, to znaczy pokazywano na poprzednich zajęciach te mapy, żeście mieli je takie, prawda? Żeście widzieli. I jak widzicie tutaj ten żółty kolor, jeśli nie mylę kolorów, bo jestem daltonistą, czy ten żółty kolor to jest kolor do wału. Czyli poza wałem na waszym terenie nie ma nic. Natomiast ta ostatnia mapa dla katastrofy wału, która jest niewydrukowana, która zaraz wam pokaże, znaczy trochę jeszcze inną mapę, ona pokazuje, dokąd może sięgać. Przy czym znowuż z kolei żadne prawo nie uwzględnia takiej mapy, więc dla administracji zarówno samorządowej, jak i państwowej nie jest to żadna wskazówka, żeby podjąć jakąś decyzję. Więc tu jest ciągle taka, tkwimy w takim zawieszeniu, to znaczy nie do końca potrafimy te mapy wykorzystać, nie do końca mamy pomysł, jak to zrobić i to jest ta zła informacja. Natomiast dobra informacja jest taka, że te mapy są. Pokażę wam tylko przez moment jeszcze taką mapę dla Wilkowa. Sekundkę już. Która jest o tyle ciekawa, że poprosiłem moich kolegów, którzy robią te mapy, żeby mi zrobili dla całej gminy, ponieważ mapy są zrobione w arkuszach w skali 1 do 10 tysięcy, czyli tak naprawdę to są zawsze kawałki gminy. Trzeba by sobie posklejać tę mapę, żeby zobaczyć całą gminę. Prosiłem, żeby mi zrobili całą gminę, wygląda to mniej więcej tak. Zaraz wam pokażę, jakie korzyści można mieć z takiej informacji. To jest mapa, która została zrobiona dla wariantu takiego, że nie ma wałów wzdłuż gminy. Czyli woda swobodnie wlewa się na teren gminy i zalewa, no to dokąd sięga, prawda? I to jest dla wody jednoprocentowej, czyli takiej dużej. Teraz co nam... Tu są podane głębokości. Te kolory niebieskiego to są głębokości. Ten najciemniejszy, który jest gdzieś, nie wiem czy widzicie, tutaj jest taki ciemna kropka. Ten najciemniejszy to jest powyżej 4 metrów głębokości. Ten ciemno-niebieski to jest od 2 do 4 metrów głębokość. Ten taki jaśniejszy, który właściwie pokrywa cały obszar, to jest od 0,5 metra do 2 metrów. A ten jaśniutki tutaj na samym końcu, te takie paski, to jest do 0,5 metra. Prawda? Czyli możemy dostać taką informację z dużą dokładnością, jakie obszary mogą być zalane. Wilkowie, wy to wiecie, boście byli zalani, więc tę topografię taką, która pokazuje, gdzie woda była głęboka, gdzie płytka, ludzie mają trochę w głowach, prawda? Ale na takich obszarach, gdzie takiej katastrofy nie było, to jest informacja, w której można zrobić wszystko, prawda? To znaczy możemy powiedzieć sobie tak, jeśli robimy system ostrzegania, to najwięcej zagrożeni są ci ludzie, którzy tu mieszkają, ponieważ oni mogą zginąć, jeśli ten cały przebieg katastrofy wału jest na przykład szybki. Dlaczego system ostrzegania powinien być na nich nastawiony, prawda? Jeśli chodzi o ewakuację, jest ta sama sytuacja, to znaczy którędy oni powinni się ewakuować, żeby nie wpaść w pułapkę. Więc tutaj jest ta informacja o głębokościach wody, mimo że nie znamy dynamiki tego procesu, czyli nie wiemy jak to pęknięcie wału, jak długo to potrwa, jak ta woda się rozpłynie, daje już jakąś ważną informację do tego, żeby sobie z tym poradzić. Jeśli jeszcze mielibyśmy takie możliwości, które są fajne, to znaczy te mapy stwarzają takie możliwości, no nie te, które są dostępne, że możemy sobie te głębokości pokazywać tak, że je widać, to znaczy wiele rzeczy możemy tak pokazywać, nie? Czy możemy sobie powiedzieć, no dobrze, chciałbym wiedzieć, które tereny to jest do 0,5 metra. No to mamy tutaj głębokość do 0,5 metra, nie? Ach, ten teren cały jest też do 0,5 metra, co najmniej. No.
Tak, oczywiście, że ten cały jest do pół metra. To jest, znaczy, to są te tereny, które przy wodzie jednoprocentowej mają głębokość pi razy drzwi do pół metra. I tyle, prawda? Czyli to są w miarę bezpieczne. Tym ludziom możemy powiedzieć, słuchajcie, zróbcie sobie zamknięcia na okienka do piwnic, bo dla was to się najbardziej opłaca. Prawda? Jako metoda. No więc tego typu mapy dają ogromne możliwości w przyszłości. Na razie tego jeszcze nie będzie, bo to wszystko idzie powoli, wszyscy się tego uczą, administracja w ogóle nie wie, jak z tego korzystać. Można na to narzekać, można marudzić na to w nieskończoność, ale jest to krok do przodu, który jest nieuchronny i on się będzie rozwijał. Także to jest ta pozytywna informacja, którą chciałbym skończyć.